specjalnie dla Państwa Genovefa Pigwa Show! Serdecznie witamy szlachetnych mieszkańców Tepiecy, którzy dzisiaj zebrali się w ruchu nowym integracji społecznej. A my, górale, opowiemy, jak to u nas było. Panie Bronisławie, jest pan wiele lat na scenie, bo już ponad 30 i cały czas pan rozśmiesza innych, a co rozśmiesza pana? Życie, codziennie się śmieje z różnych sytuacji. Nie ma takiej sytuacji, która by nie wywołała chociaż małego jakiegoś takiego uśmiechu. Czasem wolę poobserwować to życie, niż iść do kina albo oglądać telewizję, bo czasem w normalnym życiu jest śmieszniej, weselej i ciekawiej niż w tym życiu wirtualnym, jakim jest kino, teatr czy inny środek przekazu. A pan jest radosnym człowiekiem w pracy, czy w pracy i w życiu? A to różnie, no bo każdy ma w swoim życiu swoje wzniosłe chwile, wesołe, a czasem i takie chwile dołujące, więc nie mam tutaj jakiejś specjalnej recepty. Jak mam dół, to się w ogóle nie bawię w kabaret. Staram, ale wtedy, kiedy jest umowa, to trzeba ten dół przezwyciężyć i wyjść. Kiedyś na to był dobry sposób, no, dobry kieliszek, ale od pewnego czasu już w pracy nie używam tych środków dopingujących. A w ośmieszaniu rzeczywistości są jakieś tematy tabu? Czy są tematy tabu? Mi się wydaje, że są pewne takie cenzorskie tematy, które jeszcze się wykształciły za czasów komuny, wtedy, kiedy cenzura decydowała o wszystkim, i pewne takie pozostałości są, że no nie wiem, jakby to określić, ale że niektórzy ludzie są bardziej papiescy od samego papieża. No, że mnie się wydaje, że każdy człowiek to indywidualność i każdy człowiek może, a nawet ma prawo, a nawet musi po swojemu myśleć. Wtedy polega to współtworzenie tego naszego mrowiska na tej kuli ziemskiej. Wiemy, jaka jest Genovefa, a jaki jest pan Bronisław? Ja jestem z wykształcenia muzykiem. Dużo piszę, dużo gram, aczkolwiek powracam z przerwami do tej postaci, skoro jest zapotrzebowanie. Zresztą Pigwa pomogła nam w różnych momentach czasu i po stanie wojennym przetrwać z muzykami przez ten kabaret. W ciągu 30 paru lat przewinęło się około 60 osób, więc proszę sobie wyobrazić, że przez te dobrych parę lat 60 rodzin się utrzymywało. A w którą stronę pana ciągnie? W stronę muzyki czy w stronę takiej sceny kabaretowej? Teraz to i do tego, i w tą stronę, i w tą. To jest taki wspólny tygiel, kabaret, gdzie jest wspólny mianownik i można zrobić dobry tekst, no, można napisać muzykę. Ja kończyłem studia muzyczne, więc wszystkie muzyki popełniam do swojego kabaretu sam. Trochę piszę teksty, ale jeśli mam dobry tekst od kogoś, to z wielką chęcią go biorę, tak jak od Andrzeja Waligórskiego, z którym z kabaretu Elita, czy innych autorów też. Współpracuję z tymi autorami, ale staram się no, panować nad tym wszystkim. Ja myślę, że pan jest jak najbardziej odpowiednią osobą, która jest w stanie ocenić polską scenę kabaretową. Jaka ona jest? Jest nowa scena. Scena kabaretowa po transformacji się zmieniła od czasu przyjścia do telewizji pani Niny Terentiew. Ona tam zrobiła porządek, starych powywalała, chyba młodych. No to mamy teraz młodych. I co chwilę, co sobotę, co piątek mamy powtarzające się. I niedobrze, bo nie powinni się powtarzać bez przerwy te same twarze. Nie chodzi o jakąś zawiść, tylko po prostu to wszystko powinno mieć urozmaicenie. A kabaret to nie tylko pewna taka forma jednostronna. Tam można wiele różnych pomysłów zmieścić, żeby jedno do drugiego podobne nie było. Czuje się pan celebrytą? Nie,
Nie, robię to i to samoistnie jakoś tam ze mnie wychodzi. A robi pan, bo to pan lubi, czy pan to kocha? To jest jakiś sposób na życie? Jest to sposób na życie, bo wolałbym, wolę to robić, niż strukać kartofle. A jest pan w życiu szczęśliwy? Raz szczęśliwy, raz mniej szczęśliwy, no ale jak mówię, swoje wzloty, upadki każdy ma. Nie, ale raczej należy do ludzi usposobienia optymistycznego, ponieważ no, życie bardzo szybko płynie i to nie wiadomo kiedy, co i jak. Także trzeba się cieszyć z każdego dnia, szanować ten dzień, no i starać się coś robić, coś pozytywnego, co nas napełnia na te akumulatory. Najgorsza jest obojętność, obojętnie w jakiej sytuacji. No i czasem jest ta wściekłość na niektóre systemy na świecie, że ludzie tak żyją, że nie mogą nic coś. A pan jest na jakieś wściekły? Czy ja nie, może nie. Nie, już nie. Już nie? Nie, już nie. Kiedyś, jak byłem młodzieńczy, byłem bardziej buntowniczy, teraz nie. Teraz więcej. Więcej mam pokory, nabieram do życia. Wiem, że młodzi inaczej myślą, ale bardziej konstruktywnie, mają większą wiedzę, mają większe środki, więc my naszej generacji nie powalczymy z nimi absolutnie. Możemy tylko i tylko doświadczenie. Pana największe marzenie spełnione, czy jeszcze jest? Jakie moje marzenia? No, rodzina, dziecko jest. Czyli wszystko jest w porządku. A jakie jeszcze może marzenie? No, na przykład no, na Marsa to bym chciała polecieć kiedyś. To nie wiem, czy się uda. Może w następnym życiu. Kiedyś tutaj był taki właśnie z tego terenu Andrzej Brzeski. Pierwszy raz w 97 roku byliśmy w Australii u Stacha i Mosy i on nam fundnął, już późniejszy poseł, fundnął nam bilety, 6 biletów do Australii. Zagraliśmy no, całą wschodnią część od Adelaide przez Melbourne, Sydney, Brisbane, aż po Cairns. No, piękna, wspaniała wycieczka i zaliczyliśmy przez to Australię. Więc mówię, jeszcze raz ukłony dla Andrzeja Brzeskiego, człowieka tej ziemi, który nam pomógł w tych wojażach. No, zjeździliśmy świata dużo, bo w samej Ameryce było tak, kiedy ja tam do radia Nowy Jork nadawałem, to było tak, że w miesiącu nieraz ze 3-4 razy w miesiącu leciałem do Stanów. I tak kursowałem jak PKS z Kielc do Stąporkowa. No. To tak się latało wtedy za Ameryki. Ale teraz Ameryka jest biedniejsza. Panie Bronisławie, tak reasumując naszą dzisiejszą rozmowę, bo pan dużo wspomina i ma pan skarbonkę takich wspomnień, a jest jedno takie wyjątkowe, najmilsze? Ze swojego życia takie najmilsze? No na pewno są takie pewne momenty. O, córka urodziła mi się kiedyś, teraz ta córka już ma, nie tylko będzie miała 19 lat, ale zadowolony jestem z jej postępu, umiejętności niewymuszonych, z tego co realizuje, bo realizuje się i plastycznie, i teatralnie i jakoś te klocki składa, a ja nie muszę absolutnie jej popychać i to mnie najbardziej cieszy. Po calusieńkiej pokolicy, ale zawiewa odzizity, błędowej zuby dowodzę dyna, wysokim jodłom czopy zgina. Błędowej zuby dowodzę dyna, wysokim jodłom czopy zgina. Od tej wiechory, od tego grania, chłop mi zwariował bez gadania. Uciekł do lasu z cienkim kozikiem, wymyślił sobie być zbójnikiem. Uciekł do lasu z cienkim kozikiem, wymyślił sobie być zbójnikiem. I teraz poklaszczemy, to się cieplej zrobi. Odważnie. Tak to się działo z tą transformacją na pierwszym powie. Słuchajcie.
jak zwojował pierwszy raz, że z portkami cały żal. Nocy potem nie mógł spać, czemu było budzić dać. Nocy potem nie mógł spać, czemu było budzić dać. Jak zbujował drugi raz, myślał, że wzbogaci nad. W autobusie cały sklep, ale mu obili łeb. W autobusie cały sklep, ale mu obili łeb. Nie poradził sobie chłop, w ciemnym lesie zgubił trop. W ciemnym lesie zgubił nóż, nie chce być zbójnikiem już. W ciemnym lesie zgubił nóż, nie chce być zbójnikiem już. Karma w głowie noc i w dzień, dziś urzędnik wielki zeń. Dostał biurko, rzucił las i podatki ściął garnat. Dostał biurko, rzucił las i podatki ściął garnat. I wespół po saldu sięgnie i po kolicy, ale nie zabiewa od łysiny. Od nowej sobie kogo wybrywa, wysokim jodłom cukier zgina. Są krajanie, od nowej sobie kogo wybrywa, wysokim jodłom cukier zgina. Od nowej sobie kogo wybrywa, wysokim jodłom cukier zgina. Witamy, witamy Państwa! Witamy Panią Genowefę! Na Mielskowie się mówi dobry wieczór i vice versa. No Pani Genowefa, no miło nam bardzo, że Pani zawitała do Dębicy. Bo kocham Dębicę, Panno redaktoresko. No widzę, że Pani specjalnie się ubrała. Po prostu z Dębicy jadę w poniedziałek do telewizji. Wybory się zaczęły. Zabrać głos w ważnych dysputach społeczno-politycznych. Bo teraz tyle tych rzeczy na jaw wyjdzie. Pani Genowefo, jak Pani wybiera się do telewizji, to chciałam Pani dać pewną radę. A jaką radę, Panno redaktor? A niech Pani zażąda, żeby filmowano Panią przez pończochę. No filmuję, ale bez kamery. A gdzie pójdę? No, Pani Genowefa, to taki zabieg techniczny. Na kamerę zakłada się pończochę i wtedy osoba filmowana wygląda młodziej. Ej, no żebym ja młodziej wyglądała, to musieliby mnie filmować ino bez wełnianą rajstopę. O Boże, kochana. No dobrze, a co Pani chciała powiedzieć w telewizji? Że w Napierstkowie się szerzy ruja i poróbstwo, sodomia, pogoria, w dodatku, tak, chamstwo się szerzy i to niebo Boże, a na salonach. I do naszych finansów zaczęli się wtrącać ostatnio. No Pani Genowefo, to Pani nie wie, że wszystko się robi dla naszego dobra? A czemuż to dobra? No podobno zagrożone są nasze portfele. Ja one mówią o naszych portfelach, to tak jakby pijawki gadały o honorowym krwiodawstwie. Słuchajcie, ja się nie śmieję, tylko nikomu nie powtarzajcie, bo potem wyjdzie na jaw. Na Pierstkowie maniana, przeczekać. Wyjdę se, o, słoneczko się czerwieni jak tu w Dębicy. Siędę, świerszcze cykają, z daleka słychać jak złodzieje w lesie drzewo robią. Zacier na kuchence bulgoce, za oknem ptasia grypa świergoce. I czekam na tę aferę podsłuchową, co mają ją rozwiązać. I no doszły mnie takie suchy, że na końcu walkę tą z tej afery kogutów odwołają, a odbędzie się jeno przedmet juniorów, który stoczą dwa jojca na twardo. Pani Genowefo, czyli dwaj twardziele. Dwaj twardziele, dobra, ale Pani Genowefo, to już chyba nie czekamy, tylko zaśpiewamy piosenkę, którą Pani specjalnie przygotowała na dzisiejszą okazję. Słuchajcie, jest to pieśń, bo ładne wyzwanie, jak to pięknie brzmi, ruch integracji społecznej, czyli naszej. Taką oto piosenkę skrobnęliśmy i no ona jest taką, co by powiedzieć, kto by... A strugą ci ostruga. To zaczynamy po kielecku. Ale my klaszczemy. To jest sygnał Radia Pigwa. Co niedzielę po kościele nadajemy. 8 lat. Dziś
dzisiaj w październiku roku 14. To sobota z lisem ludzi stępickiego. Ruch integracji społecznej dzisiaj to się bardzo liczy. Ludzi zawsze kompetentnych, w dodatku stępicy i klaszczery. Trudno jest zagoić nieliczoną bliznę, to i czas założyć maleńką ojczyznę, to i czas założyć maleńką ojczyznę. Ruch integracji społecznej dzisiaj to się bardzo liczy, ludzi zawsze kompetent, w dodatku stępicy. Dymitrowski, Kania, Smoła, Żurek, Burdzy, Jadka, Łóżka, Kurgan, Morska, Cerkwia, nazwiska. Bezpiecznie w powiecie, lepsza służba zdrowia, dobra polityka, to i turystyka. Dobra polityka, to i turystyka. Dymitrowski, Kania, Smoła, Żurek, Burdzy, Janka, Łóżka, Kurgan, Morska, Chudy, Rokor, to dobre nazwiska. Powtarzamy. Współpraca regionów, rozwój przedsiębiorców, kształcić ludzi młodych, zajmą się promocją. Kształcić ludzi młodych, zajmą się promocją. Ruch integracji społecznej to się bardzo dzisiaj liczy. Ludzi zawsze kompetentni, w dodatku Stępicy. Anna Mikrów, Diana Wójcik, Andrzej Czyciak, Lech Reguła, no i Ewa Gołębiot, to nasze nazwiska. Ruch integracji społecznej dzisiaj to się bardzo liczy, ludzi zawsze kompetentnych, w dodatku Stępicy. Anna Mikrów, Diana Wójcik, Andrzej Czeciak, Lech Reguła, no i Ewa Gołębiot, to nasza nazwiska. Moi drodzy Państwo, powiem między nami, wybierajcie ludzi z pełnymi głowami. Wybierajcie ludzi z pełnymi głowami. Ruch integracji społecznej dzisiaj to się bardzo liczy. Ludzi zawsze kompetentnych, w dodatku Stępicy. Łazowski, Mucha, Przetaczy, Grodzka, Ewa, Gołębioska, Lada, Piasek i Podlaczek, oto cała Polska. Stępickie strażaki to dzielne chłopacy, dziewuchy ganiają, bo zika pimają. I to tak na wesoło, bo zika pina. Dzisiaj to się bardzo liczy, ludzi zawsze kompetentnych, to tak po Stępicy. I jeszcze o strażaka. Strażacy nasi. I nigdy nikogo pożarem nie straszą, ile pitka łykną, to tyle ugaszą. Ile pitka łykną, to tyle ugaszą. Ruch integracji społecznej dzisiaj to się bardzo liczy, ludzi zawsze kompetentnych, dodatku Stępicy. Dymitrowski, Kania, Smoła, Żurek, Burdy, Janka, Łuska, Kurgan, Polska, Kur. Nazwiska. Pani tu mówi, że pani jest zmartwiona, że zimno, że koniec sezonu, że już właśnie nie będzie występów, ale wiem, że pani ostatnio przerzuciła się na wróżenie. No jakoś dudki trzeba zarabiać, no to nie wróżę. Przepowiadam ludziom świetlaną przyszłość. Na telefon podaję numery, to lotka. 4,56 rzucam. O, tak bardzo nowocześnie. A pani Genowefa, no a pani wróży z czego? Jeszcze może z kart, może z fusów? Nie dalej to wróżyłam sobie z katalogu samochodowego, jak mi listonosz przyniósł 500 złotych renty i w dodatku katalog, a tam takie bryki, że głowa odpada. To se tak wróżyłam, zim to będę jeździła w przyszłym roku. I w jaki sposób pani to robiła? A rzucałam tym katalogiem łościany, na której stronie się otworzy, jak upadnie. Czy na Porsche, BMW, Mercedesie, Fordzie. I co się pani otwarło? Czeskie buty ortopedyczne.
sztuk, dwie i komplet słomy świętokrzyskiej. Oj, los sobie zadrwił ze mnie. Ale panie Gadawefa, no ale przecież wie panie, że do trzech razy sztuka. Do trzech razy sztuka, słuchajcie. A o tym nam opowiadam bardzo mądra ludowa pieśń, co ze 200 lat ma i kto z Kieleckiego i nie tylko, tu bliżej, to na pewno Jozna. Ale cała Polska zna tą piosenkę, drodzy państwo, 3 razy kukułeczka. Na trzecią nóżkę, bo warto. Sama porywa. I zapraszamy do tańca, bo zimno. Kto się chce rozgrzać, to przy poleczce. Kukała. Jasia, co kochał szczerze, poślubić nie chciała. Jasia, co kochał szczerze, poślubić nie chciała. I kaszemy, bo to mamy teraz rok kolbergowski. To na antenie Radia Pigwa takie kawałki lecą o 16 i co niedzielę. Poślubić go nie chciała, bo w głowie inny był. No i oprócz Kasienki miał inne dziewczyny. No i oprócz Kasienki miał inne dziewczyny. I na rozgrywkę. I dewica się bawi, mimo zimna. Zakukaj kukułeczko, zakukaj jeszcze raz. Może Jasio usłyszy, pokocha od nowa. Może Jasio usłyszy, pokocha od nowa. Bardzo głośno. Uwaga. Raz, dwa, trzy. 3 razy kukułeczka. 3 razy kuka. Jasia, co kochał szczerze, poślubić nie chciała. Jasia, co kochał szczerze, poślubić nie chciała. Ja będę gadał o mężach, jak ja 7-krotna wdowa jestem. Podpuszcza mi. No i pamięta pani swoich małżonków? Wszystkie nic po nie skurczy Miki i Skieleckiego. Świeć panie nad ich beretkami. I wszystkie w IPN-ie miały jako ksywę. Za partyzantkę, za wojnę, za przedwojnę. Ale i tak. Przed wojną siedzieli, za Hitlera siedzieli, po wojnie tyś siedzieli. I tak z nimi było. Pierwszy Antoś zwany gastronom. Napisali mu gastronom, gotować nie umiał gastronom. A okazało się, że on w 52 roku swoim towarzyszom walki. Przyrządzał co? Jajecznicę, po cichu mówi, na zabawę. No, a przy pomocy czego on tą jajecznicę robił? Przy pomocy kopniaka i noża. Myślałam, że cebuli i boczku. Nie, taką jajecznicę wtedy robi. No dobrze, a drugi? Henryś doktor chirurg plastyczny. Czyli był lekarzem. A skąd modelował twarze swoim klientom korbą od żuka ze Staragomy? Tak było. No dobrze, a trzeci? Henryś doktor, mówili... Nie, Szymon Rozszczepaniec. Tak. Szymon Rozszczepaniec trzeci był, tak? Czemu Rozszczepaniec nikt nie wiedział? A on nie miał wyrobienia do pamięci. Ja pamiętam w stanie wojennym kazałam mu wychędożyć woły, kupić bańkę samogonu
i zawieźć na posterunek żonę komendanta milicji, bo tak było w zwyczaju dobry. A on co zrobił? Kupił woły, po drodze wychędożył żonę komendanta. Panie Konowafa. I zawiózł na posterunek bańkę za Bogonę. W Pińcowiec 4 lata, 6 miesięcy. Tak było. No a czwarty, panie Konowafa? To był Jędruś, biznesmen z Jędrzejowa. Jakąś firmę miał? Miał wypożyczalnię wędlin za Jaruzelskiego. No mówię wam, ale wdał się w politykę i przepadł. I go po sądach zaczęli ciągać. Słuchajcie, porównał kiedyś publicznie Urbana do Goebbelsa. Tak było. No rozumiem, Urban się zdenerwował i podał go do sądu. A skąd córka Goebbelsa? Dlaczego? Że w ten sposób dobre imię ojca sponiewierał. Ja to wiem, co w tych Niemcach się teraz dzieje. Pani Grafa, a następny to chyba był Józef. Józiu, wyjątkowa kanalia. Maluśki, sprytniośki i no jak pieniądze z obocy, to jedno łocko mu prowę latało, a drugie mlewe. A jak dolary widział, to usy miał czerwone. I no jak do jednej chałupy poszedł, dowiedział się, co się dzieje, do drugiej doniósł, potem szło na wierszyczek, potem do wójta, a potem tak było. Wkurzyłam się i pewnego dnia jesiennego, jak dzisiaj, przygotowałam mu taką zupkę grzybową pod nazwą Żegnaj Józiu. Pani Genovefo, i nie czuła pani wyrzutów sumienia? I czułam, zwłaszcza ja go dokładkę prosię. Ostra pani jest. Tak było. No dobrze, pani Genovefo, wiem, że ostatniego męża poznała pani w Szwajcarii, w Lucernie. Gdzie Szwajcarii? No Lucerna jest Szwajcarii. Już mówiłam w redakcji, że to taką piocyna, jak dwa wina wypił, to obok Domu Kultury w Lucernie zalegał. No ale poznaliście się na bankiecie. Na zabawie w Napierskowie, jak to na zabawie, wiecie. Chłopaki się popięły, potem pobiły, jeden się potknął i poleciał na mnie. Czyli była to miłość od pierwszego wejrzenia. A nie od pierwszego, jak leciał, to nic nie widział. Bo co nie miał? No pani Genovefo. Tak było. No nie wiem, no pani Genovefo, no wszyscy wiemy, że pani jest kobietą światową. Była pani ostatnio w Ameryce. No była, bo jeździmy do naszych polonusów. O ile tu zdębi się ludzi, matko. No ale pani po co do tej Ameryki jeździ? Narzeczonego znaleźć w lesie. No i co, znalazła pani? Nie zmieniło się. Nie znajdę, w Dębicy znajdę. Powracały. Zamkniemy rynek na kloc i będziemy się do Białego Rada ganiali. W ramach kampanii wyborczej. Panie Genovefo. Kto kogo dopadnie, to ten wygra. Dobrze, panie Genovefo, ja mam dla pani niespodziankę. A jakoże? A przyjechał tutaj taki pan, który co prawda słabo mówi po polsku, to chyba ten narzeczony z Ameryki. A to mój prześladowca, Hemingway ma. A wielkie brawa dla narzeczonego! Przefarbował się znowu. Nie całuj mnie pierwszy. Dawniej rusko flagę nosił, teraz amerykańsko. No i panie Genovefo. Pokręciło. Ale podobno z narzeczoną była jakaś straszliwa afera. Jak Obama przyleciał do Polski, to co było? No mówię, zagraj ta ludową jako pieśń patriotyczna. Prezydent wychodzi, a on zaintonowała, może byś chciała murzyna. Taka biesiadna pieśń. W New York Times się napisali nawet. A przecież my się nie zgrywali, tylko śpiewali internacjonalną pieśń, którą Jaśko rozpocznie. I no nie 70 zwrotek, tylko ze 3, ze 4. Dobre. A my się bawimy, bo czas festynować. Wyborczo, ale festynować i to w Dębicy. Jaśko, śpiewamy klaszczem. A może byś chciała murzyna? Murzyna, murzyna, wiem. Bo murzyn z Afryki, z Faworii, jak dziki. Murzyna, murzyna, wiem. To murzyn z Afryki, z Faworii, jak dziki. Murzyna, murzyna, wiem.
może byś chciała Indiana? Indiana, Indiana, to Jones. Bo Indian na słońcu, swawoli i bez końca. Indiana, Indiana, też nie. Bo Indian na słońcu, swawoli i bez końca. Indiana, Indiana, ach nie. A może byś chciała Hiszpana? Maniana? Hiszpana, Maniana, też nie. Bo Hiszpan z Madrytu jest jakiś dokito. Hiszpana, Hiszpana, też nie. Bo Hiszpan z Madrytu jest cały dokito. Hiszpana, Hiszpana, nie. I teraz przygrywka. Mijasz go i wkurujemy flaszko. I w ten sposób integrujemy się, tworząc coś w rodzaju kabaretu. Tam państwo, my tu i zabawa. Śpiewaj. A może byś chciała ruskiego? Odina? Ruskiego, ruskiego, ach nie. Bo ruski ze wschodu nie lubi zachodu. Ruskiego, ruskiego, ach nie. Bo ruski ze wschodu nie lubi zachodu. Ruskiego, ruskiego, ach nie. A może byś chciała Anglika? Anglika za wojnę też nie. Bo Anglik flegmatyk, wysoki jak patyk. Anglika, Anglika, ach nie. Bo Anglik flegmatyk, wysoki jak patyk. Anglika, Anglika, ach nie. A może byś chciała Polaka? Polaka, Polaka, ach tak. Bo Polak potrzebie przytuli do siebie. Polaka, Polaka, ach tak. Bo Polak potrzebie przytuli do siebie. Polaka, Polaka, ach tak. Ole! Pani Genovefo, wyszła nam piękna pieśń patriotyczna. Wyszła sama z siebie. No i niepotrzebnie się pani denerwuje. No jak mam się nie denerwować? Jak na środę mam wezwanie do sądu, że zostałam świadkiem koronnym inkokuto. Słuchajcie, nie bez kozery chłopy w barze pod kogutami w Napierskowie gadają, że jak już ktoś się nakradł i nie chce siedzieć, to nagle zostaje świadkiem koronnym. Dawniej to się nazywał zwykły kabel. Słuchajcie, u nas połowa złodziei w Napierstkowie to teraz świadki koronne. A ta druga połowa? A to ci, co nie zdążyli zakablować tych pierwszych. Panie Genovefo, to macie mafię w Napierstkowie. Gorsza jak w Gazpromie. Sołtys to jest tak skorumpowany, że od tej korupcji w ogóle nie trzeźwieje. Kuń sam w polu na niego robi, do czego doszło. Chłopy urządzają nielegalne wyścigi furmankami po autostradzie Euro 2012, której nie ma. Nie ma. A miała być? Miała. No, drogę z dwóch stron ciągnęli się po pijoku minęli. I poszły drogi gdzieś, nie wiadomo. Wszystko sfingowane. U jednego radnego na przykład kogut skóro się zderzy. Od razu lecą. Dziadek, wujenka, babka, ubezpieczenie. Ale co ubezpieczenie? Wyłudzić. Oj, panie Genovefo, dobra, trudny wyłudzić. Temat, nie poruszamy. A za co chcą panią wsadzić? Napisali, że za ornitologię. Pomagałam niebieskim ptakom przetrwać zimę. I budowałam te, co mózgi mają, na przetrwanie takie dziuple. Że wreszcie jak się odrodzą, to z tych dziupli wyjdą i będą mogli... Oj, dobra, dobra, pani Genovefo, co pani w te dziupli nawsadzała? Ptasie radio niezależne zakładamy. Tira kompaktowych płyt i tira spirytusu do przemywania. Będzie radio przecieków Druszlak. Pigwa żoł. No dobrze, ale po co panie radio? A mówię nam na poważnie, żebyśmy mogli wszyscy nagwizdać. No to może pani nam coś zagwiszczy. No to skoro kampania, to ja i
to i ja się państwu przedstawię, matko. I drodzy państwo, robiła atmosferę jak w cichocinku, a przed państwem cyganeczka Zosia Pigwa. Prawdziwa scenografia i samolot leci. I tańczymy, bo załatniemy. Szkoda, że wirtualnie, ale prawdziwne cygany grają. Raz, dwa, trzy. I jestem co miesliczna panna. Mam kałupę kozy cztery. Cięgiem jakieś po próżnicy. Chodzą do mnie kawalery. Cięgiem jakieś po próżnicy. Chodzą do mnie kawalery. I klaszczemy. Nie chce mi się w polu robić, nie grabia mini motyką. Dam się wybrać do powiatu i zajmę się polityką. Hej! Dam się wybrać do powiatu i zajmę się polityką. I klaszczemy. Jak w tej piosence każdy może, jeden lepiej lub trochę gorzej, ale zawsze może dać się wybrać i zostać wielkim politykiem. Raz, dwa, trzy! Czy to powiat, czy to gmina, w mieście sobie dom postawię. Ważna będę w województwie, albo nawet i w Warszawie. Hej! Ważna będę w województwie, albo nawet i w Warszawie. A jak mi się znudzi w mieście ugadywać z ministrami, zrobię sobie ondulację, potańczuję z cyganami. Hej! Zrobię sobie ondulację, potańczuję z cyganami. I bez os. To co się dzieje w Napierskowie, dopiero teraz się dowiemy. No ale jakby same cygany przyjechały do Dębicy? Dobrze, pani Genowefa. To właśnie tę propozycję złoży pani burmistrzowi, ale już po wyborach, dobrze? No, właśnie. Pani Genowefa, ale teraz wróćmy do Napierskowa, bo wiem, że w Napierskowie też jest wesoło, bo słyszałam, że ostatnio latem przyjechał cyrk do państwa, tak? A był cyrk, to jedyne co było. Na nic nie było pieniędzy i no cyrk przywieźli. I nas oszukali, przyjechał cyrk, to my dwa dni oglądali, a oni ten namiot stawiają i tyle. Potem mnie otwierali, bo ludzie biletów nie kupowali. Potem ludzie kupili bilety, to ja wezłam do tego cyrku, łyknęłam wino i wezłam. Patrzę, na, ta taka lina wisiała na górze, czy coś. A na tej linii lynoskoczek? A skąd? Tancerka? Niedźwiedź. Jak to po linie chodził? Na łyżwach jeździł. Dojechał do środka, lina pędła, niedźwiedź spod. A z tego niedźwiedzia chłop wyszedł, skasował pieniądze za bilety i uciekł na motocyklu. To potem dla niepoznaki, jak go nie było, wypuścili, kobieta wyszła, żyletki łykała, ogniem zakaszała, a dym z tyłu wypuszczała. I no nie, ognista kobieta! Ognista, taki dym miała. Potem wyszedł tygrys. Patrzę, coś ich mi na plecach jedzi. Tygrys! Jockey. I co on tam robił? Kijem mnie układał. I co pani wtedy zrobiła? Pierwsza, żem na mecie była. No niesamowicie, brawa, brawa dla pani Genowefy. I to jedyne, co mi w życiu wyszło. Oprócz włosów. Wiem, że teraz wam otwierają nowy szpital. Major otworzyć. I no ma się nazywać reformowalny szpital pod wezwaniem świętej eutanazji. Nie, pani Genowefa, może tak źle nie będzie. Za 500 zł od łebka. No, ale, pani Genowefa, no ale teraz słyszałam, że reformujecie policję. No gdzie? Na koszt gminy wysłali pluton dorodnych dziewuch do szkoły policyjnej do Szczytna. I no komentarz był taki, że dziewuchy przez cały miesiąc uczyły się ino jak trzymać pałkę i nic więcej. Panie Genowefa, no dobrze. Nie będę gadała tak czy tak, no powiem tak, a nie. Bardzo dobrze, pani Genowefa. A co z prywatyzacją? Ostatniego kokuta. Sprywatyzowali mi 2 lata temu z płota i do Brukseli pojechał. Ale okazało się, że nieprzydatny wobec kur.
myślę, niech mu ta eunuchowi rosuletki będzie. Dobrze, ale pani jest delikatna. Dobra, zmieniamy temat, pani Genovefa. Co będzie z polskim rolnictwem? No to rolników przekwalifikowują teraz na Pierskowie na fryzjerów. Fryzjerów na piekarzy, piekarzy na cieśli, cieśli na krawców i koło się zamyka. Do nas też przyjechał kurs krawiecki, szycia nas uczyli i nowego życia. No i pani ten kurs ukończyła? Nie powiem, ale ukończyła. No i co pani z tego kursu wyniosła? Dwie maszyny do szycia. Jak za partyzantki. Nie, no to tak jak za komuny, no. A i było za komuny, nie było i nosłek młodszy był. A ludzie się jednak bardziej lubili, ale nieważne. Drodzy Państwo, Bronisław Opolko, muzyk, aktor, kompozytor, śpiewak i twórca Genovefy Pigwy. Serdecznie dziękuję. Jan Staszyn Kozłowski, Bronisław Opolko.